Kochani, zapraszam, żebyśmy otworzyli sobie nasze Biblię na liście do Efezjan, drugi rozdział. Możemy otworzyć smartfony. Jeżeli ktoś chciałby fizyczną Biblię, z tyłu jest możliwość. Kochani, tak jak mówiłem od samego początku, to jest cykl rozważań na temat listu do Efezjan, który przez teologów, ojców Kościoła jest nazywany Ewangelią w pigułce. Czyli w liście do Efezjan znajdujemy podstawowe, najważniejsze prawdy Ewangelii, które Paweł przedstawia Kościołowi, ludziom wierzącym w Efezie. Było takie miasto, to jest obecnie teren Turcji, to była grupa, społeczność ludzi wierzących w Efezie, to byli ludzie, którzy uwierzyli, i Paweł napisał do nich list, w którym w pierwszych trzech rozdziałach podsumowuje te najważniejsze prawdy wiary. Więc do tej pory przerobiliśmy sobie pierwszy rozdział listu do Efezjan, gdzie mamy opisany Boży plan zbawienia. Co się wydarzyło? Dlaczego Jezus przyszedł? Co było w Bożym sercu dla rodzaju ludzkiego? Dlaczego Jezus musiał umrzeć za nas? Jaki był efekt grzechu pierworodnego i dlaczego Jezus musiał odkupić nas mocą swojej krwi? To jest generalnie pierwszy rozdział, który kończy się zresztą w wersecie 15 modlitwą Pawła, apostoła Pawła, w której Paweł modli się, powiedziawszy te wszystkie prawdy wiary, mówi: teraz modlę się za was, nie przestaję dziękować w moich modlitwach i modlę się za was, od wersetu 16 Paweł mówi, aby Pan Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, aby dał wam światło oczy serca, byście zobaczyli, czym jest nadzieja waszego powołania. Więc mamy tutaj niesamowitą taką prawdę duchową, że z jednej strony, kiedy słowo jest głoszone, to słowo zawiera prawdę, która ma moc nas zbawić, ma moc dać nam poznanie Pana Boga, poznanie tego, kim jesteśmy, ale do tego, żeby to przemieniło nasze życie, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Dlatego Paweł mówi: wiem, że usłyszeliście o tym, ale modlę się teraz za każdego z was. I Paweł mówi: nie przestaję się modlić, czyli robił to codziennie, aby Pan Bóg dał wam Ducha Świętego, abyście mogli poznać, doświadczyć, kim On jest, co czuje wobec was. Więc tak kończy się pierwszy rozdział listu do Efezjan i dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy rozważanie wersetów z drugiego rozdziału i przeczytam teraz sam początek drugiego rozdziału, kilka wersetów. Paweł rozpoczyna taką narrację, w której jakby troszeczkę głębiej stara nam się pokazać, z czego Jezus nas wybawił. To jest bardzo ważne to, co robi apostoł Paweł, dlatego że często jest tak, że kiedy mówimy Jezus zbawił nas, to jest to coś tak osłyszanego, jesteśmy tak z tym osłuchani, że nawet nie zastanawiamy się za bardzo, od czego nas zbawił. Jestem zbawiony, mam zbawienie w Jezusie, ale konkretnie co to oznacza? Paweł, żeby pokazać wagę tego zbawienia, niesamowitość tego, co Jezus zrobił z miłości do każdego z nas, chce pokazać nam, od czego nas Jezus zbawił, od czego jesteśmy zbawieni, i rozpoczyna to właśnie w pierwszym wersecie. I pisze w ten sposób, do Efezjan, ale również do nas współczesnych, do nas wszystkich. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Absolutnie podstawowe stwierdzenie, podstawowe prawo duchowe. Jesteśmy umarli dla Boga, jesteśmy oddzieleni od Niego poprzez nasze grzechy, poprzez grzech pierworodny Adama i poprzez grzech, który stał się też udziałem w naszym życiu. Nie ma osoby doskonałej, nie ma osoby takiej, która by nigdy nie zgrzeszyła. I Paweł pisze, byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Czyli zobaczcie, Paweł pokazuje nam głębię tej rzeczywistości grzechu, że to nie jest tylko kwestia, że byliśmy umarli na skutek naszych występków i grzechów, tak? Czyli źle postępowaliśmy wbrew prawu Bożemu, ale pokazuje, że za rzeczywistością grzechu stoi bardzo konkretna osoba. Nazywa ją tutaj w swoim liście, postępowaliście według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Jest to takie
opisowe pokazanie osoby szatana, którą znamy z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Kiedy kusiciel, szatan, przychodzi pod postacią węża do Adama i Ewy, którzy żyli w doskonałej jedności z Panem Bogiem, i zaczyna ich kusić, aby weszli na drogę grzechu, czyli aby weszli na tą drogę buntu. Zobaczcie, Paweł tutaj pisze, że żyliśmy według doczesnego sposobu władcy tego świata, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Paweł nazywa tych wszystkich, którzy żyją pod mocą grzechu, nazywa ich synami buntu. Dlaczego? Dlatego, że poprzez grzech odrzuciliśmy, rodzaj ludzki odrzucił panowanie Pana Boga. Doskonałe panowanie Pana Boga, które dawało człowiekowi harmonię, pełnię szczęścia. Widzimy, że w momencie, kiedy człowiek idzie za tym podszeptem złego ducha, w jego życiu pojawia się trud, pojawia się smutek, pojawia się wstyd, pojawia się oddzielenie od Pana Boga. I tutaj mamy niesamowity obraz tego właśnie w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Człowiek zostaje oddzielony od Bożej obecności. Już nie ma dłużej tej sytuacji, kiedy cieszy się Panem Bogiem, cieszy się tym, że jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Już nie doświadcza głębi Jego miłości, Jego bliskości. I na tym tak naprawdę polega śmierć duchowa, bo to, o czym pisze Paweł w pierwszym wersecie, wy byliście umarłymi na skutek waszych grzechów, to nie mówi o śmierci fizycznej, no bo ci ludzie żyli, tak? Oni słuchali tych słów. Bycie umarłym to jest bycie oddzielonym od życia Bożego. Jesteśmy umarli dla Pana Boga, nie istniejemy, nie mamy połączenia z Jego życiem. Dlaczego? Dlatego, że wybraliśmy drogę buntu. I to się wydarzyło przez grzech pierworodny, a potem poprzez nasze już indywidualne decyzje. Co jest jeszcze ważnego w tych pierwszych wersetach? Przy takim pierwszym czytaniu może nam to gdzieś umknąć, ale zwróćcie uwagę, że Paweł nazywa złego ducha, mówi o nim, żyliście według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza. Jest tu mowa o złym duchu, jako o władcy, jako o kimś, kto panuje. I tutaj warto sobie przypomnieć słowa Jezusa, który mówi już pod koniec swojego życia, w momencie, kiedy wie, że za chwilę zostanie zdradzony, za chwilę zostanie wydany, Jezus mówi, oto nadchodzi władca tego świata. Na chwilę zatriumfuje, ale mój triumf będzie ostateczny. I szatan wielokrotnie jest nazywany władcą tego świata, którego Jezus oczywiście pokonał. Ale dopóki nie zostaniemy wyzwoleni z mocy grzechu, dalej żyjemy pod władzą tego złego ducha. I to wyzwolenie oczywiście dzieje się poprzez chrzest. To jest pierwsza brama, przez którą wchodzimy do wolności, a potem poprzez nasze już świadome decyzje. Dlatego Kościół tak bardzo podkreśla, że chrzest uwalnia nas z mocy grzechu pierworodnego, z mocy szatana, z mocy złego ducha. Stajemy się poprzez chrzest dziećmi bożymi. Zobaczcie, tutaj jest napisane, że w tym stanie wcześniejszym jesteśmy nazywani synami buntu, a w liście do Efezjan i w pozostałych listach zbawieni są nazywani synami i córkami Pana Boga. Synowie i córki to są ci, którzy podążają za swoim ojcem, za swoimi rodzicami. Jeżeli mówimy synowie buntu, to są ci, którzy podążają za ojcem kłamstwa. Synowie i córki Pana Boga to są ci, którzy podążają za nim. I zobaczcie, że to sformułowanie synowie mówi o dziedziczeniu też pewnej natury. Syn jest synem ojca. Dlaczego? Dlatego, że dziedziczy po nim pewną naturę. Działa w sposób naturalny. Ja jestem synem mojego ojca, każdy z was jest córką, synem swoich rodziców i w naturalny sposób podążacie za swoimi rodzicami, naśladujecie ich, jesteście z pewnej rodziny. Tego nic nie zmieni, bo jest to w waszym DNA.
Więc kiedy byliśmy synami buntu, to w naturalny sposób podążaliśmy tą ścieżką grzechu, tą ścieżką buntu, ale poprzez chrzest i potem nasze już świadome decyzje staliśmy się synami i córkami Pana Boga. To znaczy, że od tego momentu jest nam łatwiej podejmować decyzje zgodnie z naszą nową naturą, synów i córek Bożych. Ale o tym będzie troszeczkę dalej. Na razie skupiamy się na tym, dlatego że Paweł chce nakreślić nam, pokazać nam tak naprawdę, od czego wybawił nas Jezus. Co takiego się wydarzyło poprzez zbawienie. Na chwilę wróćmy do rozdziału pierwszego, gdzie Paweł pisze o tym planie Pana Boga wobec każdego z nas, z 1:5. Pan Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. 1:5. Przeznaczył nas dla siebie jako synów. Jego planem było to, żebyśmy mieli Jego naturę. Stworzył nas, czytamy w liście, w Księdze Rodzaju, na swój obraz i swoje podobieństwo. Kiedy stworzył człowieka, powiedział, to jest bardzo dobre, to jest doskonałe. Więc czytamy, to był Jego odwieczny plan. Przeznaczył nas dla siebie. Według postanowienia swojej woli, ku chwale swojego majestatu. I dalej czytamy w wersecie 7, w Nim, w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Czyli pierwotnym planem Pana Boga było to, żebyśmy byli synami, potem wydarzył się ten grzech i Pan Bóg mówi, nie pozwolę, żeby, parafrazuję oczywiście, nie pozwolę, żeby ten mój plan nie zrealizował się. Posyłam mojego Syna, aby odkupił was przez swoją krew, aby odpuścił wasze grzechy, wasze występki. Także mając w pamięci ten Efezjan 1:7, wracamy do drugiego rozdziału. Zobaczcie, wy byliście umarłymi na skutek waszych grzechów i występków, ale Jezus, to łączymy z tym wersetem 5 pierwszego rozdziału, dokonał odkupienia. Dokonał odkupienia, przez które staliśmy się dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy już synami buntu. Synostwo, nowa natura. Synowie buntu, ci, którzy podążają za ojcem buntu, za ojcem kłamstwa, synowie Boży i córki Boże, ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w życie Boże, podążają za ojcem niebieskim. Werset 3, rozdział 2, kontynuujemy. Pośród nich, pośród tych synów buntu, także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożne. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. Czyli w tym wersecie 3 Paweł tłumaczy nam, że kiedy mieliśmy tą starą naturę, to żyliśmy według tej starej natury, żyliśmy według starych myśli, żyliśmy według starych pożądliwości. I zobaczcie, końcówka tego wersetu 3, byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Ta nasza natura, synów buntu, sprawiała, że zasługujemy na Boży gniew. Na ten sam gniew, który stał się udziałem przeciwnika, szatana, diabła. Pismo Święte mówi to na różne sposoby. Więc w wersetach 1-3, kochani, mamy opisaną sytuację, która jest beznadziejną sytuacją rodzaju ludzkiego. Zobaczcie, tu jest napisane, tu nie ma żadnej furtki wyjścia. Jeżeli byliście synami buntu, byliście potomstwem zasługującym na gniew, na wieczne oddzielenie od Pana Boga. I dopiero z tej perspektywy, kiedy przeczyta się te 3 wersety, gdzie Paweł mówi, jaki był stan człowieka, kiedy ja to przeczytałem, wielokrotnie się w to wgłębiłem i w tym fragmencie i w innych, to tak naprawdę dotarło do mnie, co Jezus dla mnie uczynił. Że zbawienie to nie jest, wiecie, jakiś tani dodatek do mojego życia, który wydarzył się i który gdzieś tam funkcjonuje w tle. Gdyby nie ofiara Jezusa, gdyby nie Jego wcielenie, w tej chwili jesteśmy w czasie Adwentu i po raz kolejny wchodzimy w tą tajemnicę, że Jezus stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Gdyby nie to, to wszyscy bylibyśmy na zawsze oddzieleni od Pana Boga.
Więc Paweł kreśli ten obraz, żeby za chwilę pokazać nam, jak wielkie zbawienie stało się naszym udziałem. I w wersecie 4 pokazuje, że to zbawienie mogło stać się dzięki ogromnemu miłosierdziu Pana Boga. Przeczytajmy werset 4. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, to sformułowanie, czyli byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Tak, spełniliśmy wszystkie warunki, które kwalifikowały nas na oddzielenie, ale zobaczcie, Paweł pisze, a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie. Czyli Bóg stoi w opozycji do tego, Bóg nie chciał tego. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, postanowił zrobić coś zupełnie innego. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. Czyli Bóg ze względu na swoją naturę, zobaczcie, jest mowa o bogactwie miłosierdzia. To nie jest nawet Bóg, będąc troszkę dobry albo od czasu do czasu miłosierny. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, bogaty, obfitujący, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. Czyli zobaczcie, w tym stanie grzechu, w tym stanie całkowitego oddzielenia, całkowitej ciemności, Bóg powiedział o każdym z nas, kocham Ciebie. Chcę okazać Ci miłosierdzie, mimo że na to nie zasługujesz, mimo na to, że jesteś słaby, mimo tego, że tak wiele razy mówiłeś nie, kiedy ja wołałem do Ciebie, Bóg mówi, i tak kocham Ciebie. Nigdy Cię nie zostawię. Moja miłość nigdy się nie skończy. Nic Cię nie oddzieli od mojej miłości. Bóg, będąc bogaty w swoje miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. To jest realny Bóg, realna osoba, która kocha Ciebie, która kocha mnie, która kocha każdą osobę na tej ziemi, która kiedykolwiek była, jest i kiedykolwiek będzie. Kiedy rodzi się nowe życie, kiedy rodzi się nowy człowiek, Bóg miłuje tą osobę nieskończoną miłością i pragnie zbawienia dla tej osoby. Ktoś kiedyś tak powiedział, że gdyby był chociaż jeden człowiek na ziemi, który by potrzebował zbawienia, to Jezus i tak by przyszedł. Dlaczego? Dlatego, że Bóg umiłował tą osobę w sposób całkowity, ostateczny. W sposób taki, że postanowił oddać swoje życie. Dalej, w wersecie 5 Paweł znowu podkreśla ten nasz stan, który był naszym udziałem. Umiłował kogo? Nas, umarłych, na skutek występków i razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Czyli zobaczmy jeszcze raz, Paweł podkreśla tą bezwarunkową miłość Pana Boga, bo jeżeli Pan Bóg umiłował nas, wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to jak wielka jest Jego miłość. Kiedy byliśmy grzesznikami, byliśmy całkowicie od Niego oddzieleni, Bóg nas kochał. Nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. To, o czym Paweł pisze, to, co dzieje się, kochani, to poprzez ofiarę Jezusa razem z Nim jesteśmy przywróceni z powrotem do życia. Zobaczcie, werset 1-2 rozdziału mówi, i wy byliście umarłymi. Śmierć była naszym udziałem, ale ze względu na wielkie Boże miłosierdzie, na wielką Bożą miłość, którą nas umiłował, razem z Chrystusem przywraca nas do życia. I to słowo przywraca też ma istotne znaczenie, moi drodzy, bo to znaczy, że jesteśmy przywracani do pewnego stanu, który Bóg miał w swoim zamyśle, a tym pierwotnym stanem to było życie wieczne. Życie wieczne, to już wielokrotnie mówiłem w czasie tej serii, w Ewangelii Jana, możemy sobie nawet otworzyć tą Ewangelię, bo to warto wracać do tego, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, to jest słynna modlitwa arcykapłańska Jezusa, ostatnia modlitwa zapisana w Piśmie Świętym, kiedy Jezus modlił się do Ojca, Jezus mówi, Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn
Ciebie nią otoczył, aby mocą władzy udzielonej mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, których mu dałeś. I werset trzeci, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czyli zobaczmy, że Jezus definiuje życie wieczne jako stan, zdolność człowieka do tego, żeby znał Boga w intymny, bliski sposób, żeby Go doświadczał. Nie jest to mowa o wiedzy tylko intelektualnej, ale o wiedzy doświadczalnej, o doświadczaniu Bożej obecności, która jest na wszystkich poziomach naszego jestestwa, naszej istoty. Oddzielenie od Pana Boga polega na tym, że my może wiemy, że jest Pan Bóg, ale nie doświadczamy Go. Więc kiedy Paweł w swoim liście mówi, i to nas umarłych na skutek występków, tak, byliśmy umarli, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia, czyli przywrócił nas z powrotem do tego stanu życia wiecznego, czyli zdolności doświadczania Pana Boga. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dlatego też Paweł podkreśla, że razem z Chrystusem przywraca nas do życia. W tej modlitwie arcykapłańskiej Jezus mówi, Jezus modli się, Ojcze, Ty dałeś mi władzę, Jezusowi, żebym ja dał życie wieczne tym wszystkim ludziom, których Ty mi dajesz. Dlatego Paweł używa tego sformułowania, że razem z Jezusem jesteśmy przywróceni do życia, dlatego że nikt nie może poznać Boga, przyjść do Boga inaczej niż tylko przez Jezusa. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przeze mnie. Więc Paweł głosi tą dobrą nowinę tym Efezjanom jeszcze raz. Za chwilę widzimy, że modli się za nich i mówi, Panie, modlę się, nie ustaję w modlitwach, każdego dnia, abyś dał im ducha mądrości objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. Ten fragment, który czytaliśmy na samym początku. Modlę się, aby Duch Święty sprawił w nich poznanie, doświadczenie Twojego serca. Więc, kontynuując tą myśl Pawła, Paweł mówi, pokazuje nam tak naprawdę, z czego zostaliśmy wybawieni. Zostaliśmy wybawieni z oddzielenia, zostaliśmy wybawieni z tego miejsca śmierci, zostaliśmy razem z Chrystusem przywróceni do życia. I ważne zdanie Paweł dodaje tutaj na końcu, łaską bowiem jesteście zbawieni. Łaską, czyli w sposób całkowicie niezasłużony, z całkowicie wolnego daru Pana Boga. Tą jedyną rzeczą, którą Efezjanie mogli zrobić, którą my możemy zrobić, to jest przyjąć ten dar zbawienia. Możemy go tylko przyjąć, możemy go zaakceptować i potem podejmować już decyzje, które są naszym codziennym życiem z Panem Bogiem. Więc razem z Chrystusem przywrócił nas do życia, łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I sobie rysowaliśmy sobie ten obraz tego naszego przywrócenia do życia razem w Chrystusie Jezusie, bycia posadzonym na wyżynach niebieskich razem z Nim. I zobaczcie, po co to jest, po co Pan Bóg przywrócił nas do życia, po co razem z Chrystusem posadził nas na wyżynach niebieskich. Werset siódmy, powodem tego, dlaczego przywrócił nas do życia, jest to, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas. Znacie, jak wspaniały jest Pan Bóg. Nie rezygnuje ze swojego planu wobec nas. Celem tego, że On sięgnął po nas, wyciągnął nas z tego dołu zagłady, z mocy grzechu pierworodnego, było to, żeby przywrócić nas do życia, a życie wieczne to jest to, żebyśmy znali Jego, doświadczali Jego serca, abyśmy w tej relacji z Nim, będąc w tej relacji z Nim, abyśmy mogli doświadczyć bogactwa Jego łaski i dobroci. Amen. Podoba wam się taki plan? Jak czytam te wersety, kochani, to na nowo moje serce żyje, ożywa. Mówię po prostu,
Ty masz doskonały plan dla mojego życia. Chcesz, żebym doświadczał Twojej bogactwa, Twojej łaski. Nawet nie trochę. Mówimy, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, nie troszkę miłosierny, nie troszkę dobry, albo dobry, wiecie, po prostu jak ma humor, tak? Oczywiście to przerysowuje, ale niestety czasami jest taki obraz Pana Boga, gdzieś Boga, który jest daleko, który może nie zawsze się interesuje, ale jeżeli się interesuje, to interesuje się tylko rzeczami dużymi albo jakimiś poważnymi sprawami. Ale Pan Bóg, którego Paweł opisuje w swoim liście, to jest Bóg, który jest Ojcem. Wróćmy na początek do listu do Efezjan, bo cały czas musimy powracać jakby do tego, na czym buduje Paweł. Zobaczcie, Paweł rozpoczyna ten list do Efezjan w trzecim wersecie od modlitwy uwielbienia. Mówi, niech będzie błogosławiony kto? Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo On napełnił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Zobaczcie, Paweł rozpoczyna od tego, że uwielbia Boga za to, że napełnił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w Jezusie. To oznacza, że napełnił mnie i ciebie. Powiedz to. Bóg napełnił mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem. Bóg napełnił mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem. I czasami musimy się oswoić z tą myślą, że te słowa są tak naprawdę kierowane do nas. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed Jego obliczem, z miłości przeznaczył nas dla siebie. Więc to był początek listu do Efezjan i widzimy, że w drugim rozdziale jakby Paweł rozwija, pogłębia tą myśl, mówi, zostaliście posadzeni na tych wyżynach niebieskich, na których pisałem wcześniej, otrzymaliście wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Po co? Aby Pan Bóg w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski mógł okazać przez dobroć względem was w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Czyli jeszcze raz Paweł podkreśla ten element, ten aspekt łaski. Chcę wyjaśnić, wydaje się, temat łaski, żeby tutaj nie było żadnych nieporozumień. I pisze w ten sposób. Łaską bowiem jesteście zbawieni, a to pochodzi nie od was. Czyli pokazuje bardzo wyraźnie. Łaska to nie jest coś, co pochodzi od was. Nie jest coś, co wyprodukowaliście. Nie jest coś, na co sobie zasłużyliście. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Pana Boga. I to słowo dar oznacza po prostu dar. Darmo darowany dar, na który nie można sobie zasłużyć, którego nie można kupić, który Pan Bóg daje z własnej woli. Jedynym powodem, dla którego Bóg daje nam ten dar, jest bogactwo Jego miłosierdzia. On mówi, daruję Ci wszystkie Twoje winy. Daruję Ci moją miłość, daruję Ci wszelkie duchowe błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że jesteś moim synem, moim córką. To był mój plan od zawsze. Znaczy, dzieci nie mogą sobie zasłużyć w żaden sposób na miłość swoich rodziców, bo to jest w naturze ojca, że kocha dziecko, które jest jego dzieckiem, które zrodził. Matka i ojciec, kiedy dziecko się urodzi, to jest po prostu w nich, że to dziecko jest kochane. Cokolwiek ono by nie zrobiło, dalej będzie kochane. I jeżeli, wiecie, taka jest natura ziemskich ojców i ziemskich matek, to o ileż bardziej doskonała jest natura tego, od którego w ogóle wszystko pochodzi. Pomysł ojcostwa i macierzyństwa to jest coś, co Pan Bóg wymyślił. Więc to, co otrzymujemy, jest darem Jego ojcowskiego serca. Kocham was bezgranicznie, kocham was do szaleństwa. Kocham was do tego stopnia, że oddam swoje życie za was, nawet jeżeli to miałaby być jedna tylko osoba. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga. Istotny element, który Paweł tutaj dodaje, jest to, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę. Przez wiarę, czyli jedyną rzeczą, którą my musimy zrobić, to jest zaufać Panu Bogu, uwierzyć i przyjąć tą łaskę, bo z darmo darowanym darem możesz zrobić tylko dwie rzeczy. Możesz to albo przyjąć, albo to odrzucić. Przyjąć albo nie przyjmować, tak, bo czasami świadomie nie odrzucamy, ale też nie przyjmujemy. Nie można nic więcej z tym zrobić.
I tym aktem przyjęcia jest wiara. Tak, ufam Tobie, ufam Twojej miłości, ufam Twojemu Słowu, że przebaczasz moje grzechy poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, że poprzez nowe narodzenie, poprzez chrzest jestem włączony w Jego śmierć i zmartwychwstanie i włączony do rodziny Bożej, staję się synem i córką Pana Boga. Amen. Jesteście zbawieni przez wiarę. Zbawienie jest, przepraszam, przyjmowane przez wiarę. Nie pochodzi to od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Paweł jeszcze raz powtarza, nie z uczynków. Zbawienie, ta łaska nie może być przyjęta, wygenerowana poprzez uczynki. Aby się nikt nie chlubił. Czy Pan Bóg nie chce takiej sytuacji, żebyś ja albo ty, żebyśmy sobie kiedykolwiek w naszym życiu powiedzieli, jestem zbawiony, jestem w dobrym miejscu, dlatego że moje dobre uczynki, moje dobre życie doprowadziło mnie do tego. Mam błogosławieństwo w moim życiu, dlatego że moje dobre uczynki doprowadziły mnie do tego. Poprzez dobre uczynki, zaraz zobaczymy, możemy współpracować z tą Bożą łaską. Poprzez dobre uczynki wyrażamy to, że idziemy tą drogą Bożą, ale dobre uczynki nie sprawiają, że otrzymujemy łaskę. To otrzymanie łaski sprawia, że możemy chodzić w dobrych uczynkach. I zobaczcie, jak to niesamowicie fajnie Paweł dalej opisze. Czyli zbawienie nie jest z was, ale jest darem Pana Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Werset 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do dobrych uczynków, które to Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Czyli zobaczcie, jak odwrócona jest kolejność, że poprzez Bożą łaskę jesteśmy włączeni do Bożej rodziny, stajemy się nowym stworzeniem, stajemy się synami i córkami Pana Boga w Chrystusie. Zobaczcie, jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Czyli to pełnienie dobrych uczynków, ono wynika z tego, że wchodzimy w tą naszą tożsamość synów i córek Pana Boga. W momencie, kiedy zaczynamy żyć blisko Niego, jesteśmy w tej relacji, w tej przestrzeni życia wiecznego, komunikacji z Panem Bogiem przez Ducha Świętego, to zaczynamy mieć zupełnie inne myśli. Działa w nas inna natura. Pamiętacie w rozdziale drugim na początku czytaliśmy o tej starej naturze, o tych starych myślach, które prowadziły nas na te złe drogi. Kiedy zostajemy stworzeni w Jezusie Chrystusie, otrzymujemy nową naturę i otrzymujemy nowe inspiracje, otrzymujemy nowe myśli. I w momencie, kiedy mówimy tak temu, bo zawsze zostaje ten element wolnej woli, to zobaczcie, wchodzimy do czynienia dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Więc te dobre uczynki nie są już tylko jarzmem, które my musimy zrobić, żeby zasłużyć sobie na zbawienie, ale mogą być takim miejscem radosnego życia z Panem Bogiem, podążania za inspiracjami tej naszej nowej natury, podążania za inspiracjami Ducha Świętego. Już będę prosił zespół uwielbienia. Chwilę będziemy dalej się modlić, uwielbiać Pana Boga. Także zobaczmy, na tym dzisiaj skończymy, na wersecie 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Czyli zobaczcie, że nawiązuje tutaj Paweł do samego początku listu do Efezjan, do tego, co jest naszym przeznaczeniem. Naszym przeznaczeniem jest to, abyśmy byli Jego stworzeniem, synami i córkami Pana Boga, tymi, którzy są napełnieni wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebieskich. Po co? Po to, abyśmy mogli chodzić w pełni Jego planu, abyśmy mogli, tak jak Paweł mówi, abyśmy mogli pełnić dobre uczynki, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Jezus mówił w Ewangelii Jana w 15 rozdziale o przynoszeniu owocu. Przynosi owoc ten, kto trwa w Jezusie. Najpierw jest trwanie, najpierw jest relacja, potem jest wydawanie owocu. I tutaj dokładnie jest kochani, ten sam obraz. Także będziemy uwielbiać. Zapraszam wszystkich, żebyśmy powstali teraz.
Będziemy uwielbiać Pana pieśnią. Zachęcam Was, żebyście się czuli swobodnie. Przez chwilę uwielbiajmy, potem możecie dalej stać, uklęknąć, usiąść, czujcie się naprawdę swobodnie. Chciałem poprosić Agnieszkę i Grzegorza tutaj do przodu. W tym czasie uwielbienia też chcemy służyć Wam modlitwą. Jeżeli potrzebujecie modlitwy błogosławieństwa, jeżeli potrzebujecie modlitwy umocnienia, chcemy modlić się za Was. Jeżeli też macie jakąś dolegliwość, chorobę, też wierzymy, że Pan Bóg jest tym, który uzdrawia, który chce dotykać naszych ciał również. Więc zachęcam, jeżeli też i taka jest potrzeba, Grzegorz za Agnieszką, będziemy się modlić za Was. Panie, uwielbiamy Ciebie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci, Panie, że stworzyłeś nas dla siebie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która nie jest z nas, ale jest Twoim darem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wielką miłość, za bogactwo Twojego miłosierdzia, za wielką swoją miłość, którą nas umiłowałeś. Dziękujemy Ci, Panie, że przywróciłeś nas do życia, że stworzyłeś nas na swój obraz, na swoje podobieństwo i nic nie oddzieli nas od Twojej miłości, Panie. O, chcemy uwielbiać Ciebie, chcemy oddać Tobie chwałę i cześć, Panie. Jak dobry jesteś, Panie. Jak dobrym Ojcem jesteś, chwała.